Czyli naciskam. On się zapala, tak? No, robi wszystko. I co teraz robimy? Noga na hamulcu. No, jeszcze. No, sobie już zostawiłem. Start. Układ hybrydowy włączony. No, czuć, zatrzęsło ze mnie. No, już mogę jechać, tak? Zgadza się. Dobra. Czyli wyłączam ci, żeby miał frajdę od zera, tak? Czyli tak, naciskasz, on się odpalają się. To mi się dziwnie, co? Hamulec jeszcze raz, neutral i płyka. A na zmianę neutralu to nie, że człowiek z Simru, żeby nie umiał odpalić samochodu, to już jest... Ale nie, w nim jest inaczej niż w normalnym automacie 508. Dobra. Czy 5000... Trzymać? Nie, puszczę, już tak? Teraz hybrydowy włączony, dobra. No to jedziesz. Tylko musisz AC włączyć, tak? Bo było na N. Dobra, hamulec... No i dajesz. Kurde, malina, samochód sam jedzie, sam biegi zmienia, tak? Tak. Lewa noga na bok, tak? Bo inaczej nas przykleisz. Do szyby to aż nawet nie... Możesz nawet Paweł zasłonić ten szyberdach. Tak, proszę cię bardzo. No. To jest dieselek, tak? Tak, dwulitrowy diesel, 204 konie ma razem. O. Łącznie, to jest sumaryczne. No. Tak, bo to jest chyba suma. A ile ma sam dieselek? No gdzieś tam około 170 pewnie. Powiem, po to wziąłem tą instrukcję. Jak to dawaj na ten, jak on się... Rundkę zrobisz na dworzu. Tak? Można czy nie? Nie, pewnie. Pewnie, no. Pierwsze, szczerze powiem, że pierwsze życie jest, że w ogóle z automatem fajnie. No. Mogę być trochę nieogarnięty. Ale ten, tak? Bo on ci wyłącza wtedy w korku silnik normalny i jedziesz tylko na elektrycznym. Dobra, pytanie jest jeszcze ostatnie, ile to pali? Znaczy, według tego, co tu piszą... W rzeczywistości, a nie... Nie wiem, ja go tu przed chwilą odebrałem. No. W rzeczywistości to musimy się Sławka zapytać. O, automatyczne wycieraczki ma tam... To jak będziemy wracać, to się przełączysz na Sporta. O, ja ci teraz Sporta dałem, to on powinien bardziej się wkręcać. Dalej, on... Nie no, to jest zupełnie inna... To jest jedno, drugie masz, że możemy... Podzielimy tę rundkę. No i tak możesz rondo i znowu rundkę. Ten masz drugie rondo, możemy na drugim rondzie się wykręcić z powrotem. Co chciałem powiedzieć... Bo jeszcze możesz włączyć mu manuala. No, to bym sobie zobaczył, jak to na manualnie. No to tam, jedźmy na tamto rondo, to się czekaj. Dobra. Wtedy są te manetki pod kierownicą. No czuję, że to jest plus minus. Tak. I wtedy można sobie zmieniać biegi pod kierownicą. Tutaj ludzie już są debile, nie wiedzą, że jadący na prawym pasie ma pierwszeństwo. Ale tu ludzie to wykorzystują. Zwróć uwagę na kierownicę, która nie jest okrągła. Spuszczoną. No. Tak powinno, no, to ma być, bo żeby sobie jajek nie obcierać. Aha, to jest za mocno nabłyszczona, jest od spodu. Czy już jest na tym sporcie, czy już mogę z tym manualnym? Tak, znaczy nie, no, sport a manual to są dwie różne rzeczy. No dobrze, to na trybie manualnym chciałem zobaczyć. A, na manualnym, ale to no. Żeby jechać na manualny, to poczekaj. Wiesz co,